No niestety oficjalne stanowisko Urzędu Miejskiego jest, że ze względu na strajk nikt nie może wyjść na teren szkoły. Przykro mi bardzo. No, mi jest nam również, też przykro. Mi jest, panie dyrektorze, też przykro. Ja oczywiście będę sprawdzał, jak na jakiej podstawie taka decyzja zapadła. Nie chcę tutaj nikogo w trudnej sytuacji stawiać. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem przed kamerami, że szczególnie bulwersujące jest to, że nie mogą do budynku wejść rodzice uczniów, którzy są w środku. Także to jest... decyzją Urzędu Miejskiego pana prezydenta, pani prezydent, jest budynek całkowicie zamknięty ze względu na bezpieczeństwo. I takie jest oficjalne ich stanowisko. Natomiast ja... Czyli poseł i radni mogą się okazać terrorystami. Tak, obawia się terroryzmu z naszej strony, prawda? Broni społeczeństwa, by to miało przed terrorystami. No, ciekawe stanowisko. Dziękujemy.